proszę Państwa radnych o zalogowanie się. Witam wszystkich Państwa. Otwieram 19. sesję Rady Miejskiej w Giżycku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, 3 radnych nieobecnych, pan radny Caban, pan radny Piórkowski i pan radny Sekta. Tak więc nasze obrady są prawomocne, stwierdzam kworum. Na sekretarza obrad powołuję panią Krystynę Gruszecką. Otrzymali Państwo porządek obrad. Czy są uwagi do porządku? Nie widzę. Pan radny Iwaszkiewicz, bardzo proszę. Wysoka Rado, wnoszę o zdjęcie z porządku obrad projektu nr 9 w sprawie podjęcia uchwały udzielenia pomocy finansowej powiatowi giżyckiemu. Uzasadnienie moje jest takie, że choć ten projekt stanowi jakiś choćby wstępny kompromis w stosunku do poprzedniego zamierzenia, to jednak zatoki te nie powinny być w tej chwili przez nas procedowane z kilku względów. Pierwszy podstawowy to jest taki, że nie odbyły się konsultacje z ludźmi, którzy na ostatnim spotkaniu tutaj w tej sali w czerwcu usłyszeli z ust pani burmistrz, że zatok nie będzie, ponieważ nie ma pieniędzy, a nawet jak się pieniądze znajdą, to wolałaby pani burmistrz przeznaczyć je na Orlika. Takie było ostateczne ustalenie. Teraz się pogląd zmienił, w związku z tym uważam, że tamte konsultacje należałoby kontynuować. Wówczas również pan prezes spółdzielni mieszkaniowej Mamry tutaj jasno zadeklarował, że jest przeciwny tej budowie. Poza tym te 70 tysięcy, które proponuje się nam w tej uchwale, jest typowo wirtualne, ponieważ tych pieniędzy nie ma. Więc nie widzę potrzeby, żeby przyjmować wirtualną uchwałę bez pokrycia finansowego. Ponadto, mając tyle sygnałów, jakichś niepokojów z jednostek miejskich dotyczących zatrudnienia, uważam, że bardziej celowe byłoby przeznaczenie tych 70 tysięcy, gdyby się jednak znalazły, na uratowanie choćby dwóch miejsc pracy, bo to jest mniej więcej koszt dwóch nauczycieli kontraktowych. Nie mówiąc już o ochroniarzu, gdzie z gimnazjum nr 1, gdzie pani burmistrz mi odpowiedziała, bardzo dziękuję za odpowiedź, że umowa zostanie rozwiązana z końcem roku szkolnego, natomiast poproszono mnie dzisiaj Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna gimnazjum poprosiła, żebym jeszcze raz zaapelował do pani burmistrz, że wydatek na ochroniarza nie jest wcale tak duży, bo to jest kwota kilkunastu tysięcy, natomiast jest to, rola tej osoby jest nie do przecenienia. I teraz, jeżeli zostawimy sobie potencjalne koszty tych zatok, które są przecież stanem zapalnym, niewyleczonym wciąż, i ewentualnych konsekwencji zwolnienia choćby jednej osoby, uważam, że ważniejszy jest człowiek niż kilka miejsc parkingowych w mieście, które budzi tyle emocji. Ponadto dzisiaj obmierzyłem sobie tam ten teren. Pan burmistrz Czecharowski na komisjach mówił, że tam jest kwestia poszerzenia o 50 cm chodnika. Istotnie zgadzam się. Odległość między krawężnikiem a pniem drzewa wynosi od 70 do 130 cm. Jednak ja ten pomiar jest obarczony dużym błędem, ponieważ ja mierzyłem do pnia. Nie wiem, co jest pod trawą i gdzie jest system korzeniowy. Prawdopodobnie trzeba odjąć przynajmniej połowę tej odległości. Więc z tych powodów, jako że nie rozpoznaliśmy tematu do końca, ja proponuję zdjąć dzisiaj z porządku obrad, przeprowadzić normalne konsultacje z zainteresowanymi, znaleźć pieniądze i dopiero wówczas ten projekt procedować. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jelec.
Ja proszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 zapisanego w dostarczonym nam porządku obrad z kilku przyczyn. Pierwsza przyczyna, może najmniej istotna, to jest to, że już ta kwestia była proponowana na poprzednim posiedzeniu Rady, abyśmy podjęli w tej materii decyzję. Kwestia druga, radny Górski składający ten projekt nie wskazał, w jakiej formie mielibyśmy zająć to stanowisko. To jest raz. Dwa, z no, dość bogatego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że sprawa, którą chce przeprowadzić pan radny Górski przez Radę Miejską, nie leży w zakresie kompetencji Rady Miejskiej w Giżycku. Powołam się może po kolei. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 7 kwietnia 2011. Rada Gminy nie może na podstawie artykułu 11 ust. 1 rozstrzygać w sprawach o charakterze publicznym, o znaczeniu lokalnym, które przynależą ustawowo innemu podmiotowi. Rozstrzygnięcie w kwestii koncesji telewizji TRWAM podlega kognicji sądów administracyjnych. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 kwietnia 2011. Przepis artykułu 18 ust. 1 USG daje podstawę do podjęcia uchwały przez Radę Gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii nie mającej charakteru normatywnego. Przepis ten upoważnia Radę Gminy do podejmowania działań niewładczych, na przykład o charakterze programowym, intencyjnym, pozostającym w granicach zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa. Zadania gminy przewidziane w przepisach prawa reguluje artykuł 18 ustawy o samorządzie gminnym. Nie ma tam słowa o popieraniu bądź niepopieraniu przy prywatnych podmiotów prowadzących telewizję. I wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, bardzo również istotny, z 7 grudnia 2009, który mówi, że artykuł 18 nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego, tutaj chodziło o działania prokuratury. Tu zajmowalibyśmy stanowisko dotyczące działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W świetle tych orzeczeń, no, jako prawnik poczułem się zobligowany do wskazania Radzie, że nie mamy podstawy prawnej do podejmowania jakichkolwiek zajmowania stanowiska w tej materii, tym bardziej, że zgodnie z doktryną wszelkiego rodzaju stanowiska, opinie i jakieś intencje Rady powinny być zawierane w formie uchwały, ponieważ jakiekolwiek wyrażenie opinii w sensie materialno-prawnym jest uchwałą Rady. Stąd też ten punkt porządku obrad jako moim zdaniem pozbawiony podstawy prawnej i nieprzygotowany merytorycznie, bowiem nie jest wskazana forma, w jakiej mielibyśmy się wypowiedzieć jako radni, powinien być albo dopracowany i powinna być wskazana forma, w jakiej mamy zająć nasze stanowisko w tej materii, a tak generalnie jako nieobjęty kompetencjami Rady powinien być zdjęty z porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Kiczyński. Chciałem wesprzeć głos kolegi Wojtka Jabłuszkiewicza wobec licznych zastrzeżeń, niejasności i nieprecyzyjności odnośnie tego, jak to ma być zrobione i tak dalej. Chciałem dołączyć jeszcze taki argument, że niekoniecznie jest to dobry czas, bo nie przeprowadzono tych konsultacji, są liczne zastrzeżenia, a dodatkowo jeszcze powiat przerzuca wszelkie koszty na nas, czyli mieliśmy się wstępnie dzielić tymi kosztami. Powiat się z tego wycofał, zostaliśmy sami, a my i tak nie mamy pieniędzy. W związku z tym wnoszę, popieram, żeby zdjąć, odłożyć to na później. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Iwaszkiewicz. Pan radny Urbaniak. Szanowna Rada, w związku z wykładnią prawną przez pana Jelca, radnego Jelca, zwracam się do pani przewodniczącej, aby radca prawny wyjaśnił, czy Rada Miejska może zajmować stanowiska do spraw dotyczących naszych mieszkańców. Pan Jelek przedstawił przesłanki prawne. W statucie naszego miasta pisze, że Rada może zajmować do swojej społeczności lokalnej stanowiska, wnioski inne i tak dalej. Chciałbym, żeby radca prawny Urzędu Miejskiego wytłumaczył sprawę. Dziękuję. Pan radny Błoszko. Ja chcę pytanie kolegi doprecyzować.
ażeby wyraził opinię pan radca, czy rada może stawiać opinię w sprawie wyrazicielstwa światopoglądowego, bo tak wyraźnie jest napisane we wniosku, gdzie mamy artykułować potrzeby i oczekiwania światopoglądowe społeczeństwa w odniesieniu do uprawnień tych, które wynikają z USG i statutu. Dziękuję. Pan radny Jelec. Nawiązanie do wypowiedzi radnego Urbaniaka. To nie potrzeba opinii radcy prawnego naszej gminy, żeby stwierdzić, że rada jest uprawniona do podejmowania uchwał w przedmiocie dotyczących spraw lokalnych naszych mieszkańców. Natomiast projekt złożony przez radnego Górskiego zmierza do oceny przez Radę Miejską w Giżycku działań konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w stosunku do procedowania przez ten organ przewidziane są stosowne procedury, łącznie z odwołaniem do sądów administracyjnych. I ja bym prosił, jeżeli już pan radca miałby się wypowiadać w tej materii, żeby się wypowiedział, czy my jako Rada jesteśmy uprawnieni do zajmowania stanowiska w kwestii decyzji, orzeczeń konstytucyjnych organów państwa. Czy my możemy krytykować i podważać jako Rada, zajmując konkretne stanowisko, orzeczenia sądów, orzeczenia organów takich jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy też innych organów uprawnionych do podejmowania decyzji w określonych sprawach, i czy my jako Rada mamy kompetencje do wyrażenia swojego stanowiska w kwestiach dotyczących prywatnego, komercyjnego nadawcy telewizyjnego. I tytułem już na koniec. Jeżeli pan radny Górski uważa, że stosowne jest zajęcie tego stanowiska, to proponuję nieco inną formę. Wyłożenie projektu tego stanowiska przed wejściem na salę obrad i każdy z radnych, który będzie chciał w tej sprawie się wypowiedzieć, jako radny, nie jako rada, ale jako radny, niech złoży na tym stanowisku podpis. Będzie to zgodne z przepisami prawa moim zdaniem i nie będzie mieszało w sprawy prywatnego nadawcy telewizyjnego Rady Miejskiej w Giżycku. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Popieluk. Przepraszam, pan radny Urbaniak ad vocem. Ja rozumiem pana radnego Jelca, ale żyjemy w środowisku lokalnym, gdzie jest odbierane radio, telewizja Trwam. Jest wielu katolików, przewaga. W związku z tym, czy my jako Rada, żyjący w danym terenie, nie mamy prawa zająć stanowiska? I ja oczekuję od radcy prawnego, czy Rada może zajmować stanowiska dotyczące naszego środowiska. Poproszę o wypowiedź pana radcę prawnego wtedy, kiedy przejdziemy do głosowania nad tym punktem. Dobrze? Pani radna Popieluk. Dziękuję. Panie burmistrz, ja w sprawie ulicy Olsztyńskiej chciałam powtórzyć to, o czym mówiłam na Komisji Spraw Społecznych. Ulica Olsztyńska jest ulicą powiatową. Nie mając pieniędzy, wychodzimy przed powiat i chcemy, nie mając, dać powiatowi 70 tysięcy. Jest to takie śmieszne, wydaje mi się. W poprzedniej kadencji byłam przeciwna tym zatokom i dzisiaj jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Kiczyński. Nie wiem, jeżeli jest ktoś jeszcze nieprzekonany, to chciałbym przedstawić taki punkt widzenia. Jestem przedsiębiorcą i dla mnie głosowanie w sprawach prywatnego przedsiębiorstwa, jakim jest Telewizja Trwam, czym ona by nie była poza tym, jest ingerowanie w prywatne sprawy przedsiębiorstwa. To tak jak ja zażądam od rady, żeby głosowało, żebym ja wygrał przetarg, bo ja go przegrałem. Przepraszam, ale tak się nie robi. Po prostu nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy się, to jest już polityka i nie powinniśmy się w to mieszać. Powinniśmy się zająć sprawami mieszkańców miasta i skupić się na tym. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Błoszka. Podczas mówimy o porządku. Ja zgłaszam wniosek formalny, ażeby uporządkować sprawę, bo zaczynamy przeplatać ulicę Olsztyńską z telewizją Trwam. Bez sensu. Był temat ulicy Olsztyńskiej. Proszę przegłosować, następnie przejść do Trwam i znowu. Dobrze. Czy pan radny Iwaszkiewicz mógłby na chwilkę ten... Czy... Tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do...
Jeszcze pani burmistrz w temacie ulicy Olsztyńskiej, tak, zanim poddam pod głosowanie, tak? To bardzo jeszcze proszę. Bardzo proszę, pan burmistrz. Ja chciałam, jeśli chodzi o ulicę Olsztyńską, tam zaznaczyć, że tam napisaliśmy miejsca parkingowe, chodziło nam o miejsca postojowe. Natomiast rzeczywiście nie mamy pieniędzy na tą inwestycję i to głosowanie nie oznacza, że ona będzie wykonywana. Oznacza tyle, że rzeczywiście powiat jest właścicielem Olsztyńskiej i jeżeli miałby coś robić tutaj w tej kwestii, no to on byłby tak jakby przez nas upoważniony. Ja rzeczywiście nie spotkałam się jeszcze z mieszkańcami, żeby wyjaśnić, na czym polega ta inwestycja. Wyjaśniam, że zrobiłam to z braku czasu, że nie zrobiłam tego z braku, po prostu z braku czasu, ale mam to jeszcze przed sobą. Także czy Państwo dzisiaj zdejmiecie to z porządku obrad, czy też nie zdejmiecie, ja się z Państwem spotkam i wytłumaczę, na czym polega ten nowy pomysł. I wtedy porozmawialibyśmy sobie na ten temat jakby na spokojnie. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania wniosku pana radnego Iwaszkiewicza. Pani przewodnicząca, zgłosiłem. Tak, za chwilkę. W tej chwili, kolego radny, w tej chwili głosujemy wniosek o zdjęcie projektu numer 9. Natomiast przed drugim głosowaniem oczywiście wniosek kolegi zostaje przyjęty i poprosimy pana radcę. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pana radnego Iwaszkiewicza o zdjęciem projektu numer 9 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Giżyckiemu na realizację zadania? Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Ryszard, wciśnij karteczkę. Radnego Sekwima, dobrze. Proszę o wyniki głosowania. 8 osób przeciw, 9 osób za, wstrzymujących się 3. Wniosek nie został przyjęty, ponieważ zmiany w porządku obrad można dokonywać. Ale ja głosowałem za. Wstrzymał się. Maszynka jest. Maszynka działa dobrze. Aby dokonać zmian w porządku obrad należy, musi być 11 głosów, czyli bezwzględna większość ustawowego składu Rady. Wniosek kolegi Iwaszkiewicza nie został przyjęty. Żebym się teraz już nie pomyliła. Dziękuję bardzo i teraz przechodzimy do wniosku kolegi Jelca o zdjęcie z porządku punktu stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie Katolickiej Telewizji Trwam i proszę pana radcę prawnego. Proszę Państwa, pan radny Andrzej Jelec bardzo wyczerpująco rzeczywiście przedstawił w formie podejmowania uchwał. Natomiast my stanowicie, mamy taką szczególną formę, zajęcie stanowiska, podjęcie deklaracji, czyli jest to inna forma. Ona oczywiście stosuje się odpowiednio przepisy o podejmowaniu uchwał, bo organ kolegialny inaczej nie może wyrazić swojej woli, jak tylko w formie uchwały, ale nie jest to uchwała w sensie materialnym, takim, z której wynika z artykułu 18. Po prostu podtrzymując statut, radni zdecydowali, że oprócz takich uchwał, gdzie jest podstawa prawna potrzebna, konkretna, mniej takie zobowiązujące deklaracje, apele podejmować. I ja rozumiem, że to stanowisko jest właśnie w tym znaczeniu, że nie jest to sformalizowane, bo rzeczywiście te wszystkie argumenty merytoryczne pewnie macie, są słuszne, ale to każdy musi ocenić w własnym sumieniu. Natomiast formalnie uważam, że takie stanowisko może być podjęte, tym bardziej, że apele i stanowiska nie podlegają w ogóle weryfikacji wojewody. To nie jest tak, jak każda uchwała podejmowana na podstawie artykułu 18, tylko to jest właśnie poza tą całą procedurą. Jest to niewiążące, jest to pewna deklaracja woli. Natomiast to tutaj było podnoszone, czy to jest wyrażenie swojej woli. Oczywiście jest instytucja niegłosowania i wstrzymania się, które jest zdecydowanie i wtedy osiągamy to, co tutaj któryś z Państwa radnych podnosił, że podpisy, to będzie to samo, no bo jeżeli ktoś nie chce głosować, to nikogo do tego nie zmusi i tej deklaracji swojej światopoglądu wyrażać nie musi.
Natomiast nie jest to uchwała w znaczeniu artykułu 18 ustawy. Są to inne pewne deklaracje rady. Pan radny Jelec chciałby zabrać głos przed głosowaniem. Bardzo proszę. Chciałbym zabrać głos, a to dlatego, że nie będę się wdawał w polemikę na gruncie prawnym z kolegą po fachu. Ale proszę Państwa, jeżeli zajmiemy stanowisko jako Rada w tej materii, będzie to wyraz woli i stanowisko organu kolegialnego, bez względu na to, ile osób wstrzyma się od głosu i ile osób będzie głosowało przeciw. Jeżeli będzie większość, to będzie to zapisane jako stanowisko Rady. Moim zdaniem my jako Rada w tej materii nie możemy się wypowiadać. Indywidualnie każdy z nas jako radny może się podpisać pod apelem pana Bogdana Górskiego bez żadnych przeszkód. Natomiast jako organ kolegialny w kwestii dotyczącej działalności organu konstytucyjnego państwa nie możemy się wypowiadać. Co do kwestii, w jakiej formie ma być podjęte to stanowisko, faktycznie w statucie nie jest to sprecyzowane. Czy to jest uchwała Rady, czy to jest nie wiadomo co. Natomiast na gruncie teorii prawa każda wola organu kolegialnego wyrażona w drodze głosowania w sensie materialno-prawnym jest to uchwała, bez względu jak to nazwiemy, czy stanowisko, czy deklaracja, czy apel. Jest to uchwała organu kolegialnego, ponieważ głosujemy nad jakąś materią, nad jakimś problemem. W związku z tym uważam, że nie powinniśmy tego apelu przeprowadzać w Radzie w formie głosowania, bo będzie to potraktowane jako uchwała. Dziękuję bardzo. Pan radny Iwaszkiewicz. No właśnie, pan mecenas Wojtkiewicz jeszcze mi tutaj jeden argument podsunął, ponieważ takie stanowisko nie podlega ocenie nadzoru kontrolnego, jakim jest wojewoda, tym bardziej nie powinno przez nas być w tej formie procedowane. I już wyjaśniam. Przecież jak mamy kota i podpiszemy pies, to on się psem nie stanie. Prawda? Czyli tak czy inaczej musimy podjąć uchwałę, ponieważ tu kolegialnie zapadają decyzje. Jeżeli ktoś z kolegów, koleżanek, radnych ma taką wolę, żeby podpisać takie stanowisko, nic nie stoi na przeszkodzie. Być może idea jest słuszna. Tylko jest jeszcze jedna przeszkoda formalna. Według mnie. Na poprzednim posiedzeniu, na poprzedniej sesji, to stanowisko w tym kształcie było już raz poddane procedurze. Wróciło ponownie. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, prawda, bo można do skutku takie rzeczy próbować przegłosowywać, tyle że wnioskodawca na komisji wyjaśnił, że tak naprawdę intencją nie jest to, że nie zostało wprowadzone do porządku obrad, tylko że została złamana procedura według niego, ponieważ dwa stanowiska były odmiennie procedowane w sprawie wiatraków i w sprawie telewizji. Być może ma pan rację, panie Bogdanie, być może. Być może wiatraki były źle procedowane, ale w takim razie trzeba było nam dostarczyć opinię prawną, że wówczas była złamana procedura. Wtedy nie będę miał sprzeciwu ku temu, żeby to ewentualnie wprowadzić do porządku. Dzisiaj niestety uważam, że nie mamy takiego prawa. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 16, stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przyznania przez Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie katolickiej telewizji Trwam. Kto jest za przyjęciem wniosku o zdjęcie, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Dziękuję, proszę o wyniki. 8 osób za, 9 osób przeciw, 2 osoby wstrzymały się, 1 osoba pani głosująca. Wniosek nie został przyjęty. Tak więc porządek obrad zostaje bez zmian. Innych wniosków co do porządku dzisiejszego posiedzenia nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przechodzimy do przyjęcia protokołu.
Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o wyniki głosowania. 17 osób za, 3 osoby wstrzymały się. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Informacja burmistrza miasta w działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Proszę Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj jest dobry dzień dla Giżycka, ponieważ część radnych była na otwarciu hali w Centralnym Ośrodku Sportu i myślę, że to jest poważny krok w dalszej rozbudowie bazy sportowej w mieście. Zamierzamy współpracować w tej sprawie z COS-em, tak jak to czyniliśmy w latach poprzednich i cieszę się, że to już się sfinalizowało. Ja kiedyś Państwu mówiłam, że mamy podpisaną umowę z COS-em na przykład na wymianę, jeśli chodzi o korzystanie z naszego krytego lodowiska. Mam nadzieję też, że mieszkańcy będą korzystać z hali sportowej i teraz można pójść na Mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej, które odbywają się od jutra do niedzieli. Każdy może wejść bezpłatnie, sobie usiąść tam na sali i obejrzeć te piękne mistrzostwa. A przy okazji piękną halę, ogromną. Proszę Państwa, wiadomość dla nas niedobra to taka, ja na części komisji mówiłam, to taka, że została dokonana korekta naszych udziałów w podatkach od osób fizycznych i z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy informację, że po uchwaleniu budżetu państwa będziemy mieli mniej o 716 tysięcy złotych niż zakładaliśmy pierwotnie. Ale z kolei o około 200 tysięcy złotych więcej otrzymamy w ramach subwencji oświatowej. W związku z tym tak naprawdę nasza luka w budżecie w tej chwili sięga 500 tysięcy. Do tego jeśli uwzględnimy lawinowo rosnące wydatki w oświacie, które nie były uwzględniane, czyli wyrównanie średnich, czyli oświata, czyli przedszkola bezpłatne pięciogodzinne, które też tworzą, właśnie nie tworzą dodatkowych przychodów, a zakładane były nieco większe przychody, to łącznie możemy się spodziewać gdzieś 500 000 złotych braków w oświacie. Razem, jak Państwo widzicie, to jest 1 000 000 złotych. Stąd też tego typu poważne wydatki, które nas czekają, musimy przeanalizować bardzo dokładnie i będę Państwa na bieżąco informować, jak będzie wyglądała dalej sytuacja. Natomiast patrząc na wykonanie roku 2011, będzie temu sesja jedna z najbliższych poświęcona, ale patrzę na to wszystko optymistycznie, dlatego że nasi mieszkańcy jakby wykonali plan udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i to jeszcze plan z nadwyżką, ponieważ więcej o 500 tysięcy niż się spodziewaliśmy zostało tych udziałów zapłaconych. Więc to pokazuje, że sytuacja naszych mieszkańców nie jest tak zła, jak była wcześniej zakładana. I mam nadzieję, że to dotyczy również roku 2012, a jak naprawdę będzie, to tak jak mówiłam, będę informować na bieżąco. Niestety nie możemy się pochwalić w tym okresie międzysesyjnym zbyt dużą ilością zbytych nieruchomości.
Zbyliśmy lokal mieszkalny na rzecz najemcy na ulicy Mickiewicza za cenę 77 330 zł, a po zastosowaniu bonifikaty to było 12 202 zł. Jeśli chodzi o przetargi, które organizowaliśmy na nieruchomości, niestety dwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Jeden to był pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Owsianej 6. Cena wywoławcza lokalu to 136 190 zł. No i tutaj wynik negatywny. Czyli nie znalazł się nabywca tego mieszkania i następny przetarg rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Polnej, cena wywoławcza 130 tysięcy plus VAT, także nie znalazł się nabywca na działkę na ulicy Polnej, a jest to jedna z ostatnich działek na Wilanowie, bo tam już jest prawie wszystko zabudowane. Dalej, proszę Państwa, jeśli chodzi o nasze inwestycje, dokumentacja techniczna w zakresie szosy obwodowej wchodzi w fazę badania flory. Zgodnie z obowiązującą metodyką rozpoczęto obserwację płazów i ptaków, czyli obserwuje się teraz przeloty i lęgi. Rozpocznie się obserwację od 30 kwietnia. Dalej, jeśli chodzi o aktualizację dokumentacji, przedłużenie ciągu pieszego do mola. Tutaj wystąpiono o przedłużenie terminu wykonania z tytułu na uzyskanie decyzji warunków zabudowy ze względu na to, że umarł właściciel spółki, więc do 30 maja przedłużyliśmy ten termin. Uzyskano decyzję lokalizacyjną na część tarasu widokowego. I na spotkaniu 20 kwietnia zostanie ustalony ostateczny termin opracowania tej aktualizacji. Jeśli nie wiemy, o czym mowa, to mowa o przedłużeniu kładki w kierunku mola. I przypomnę, że tam planujemy dwa zejścia i na to mamy pieniądze unijne. Następne zagadnienie to przebudowa nawierzchni części placu targowego. Tam ta część, która jest w tej chwili od strony, patrząc od strony ulicy Traugutta, to jest część, nie, dobrze, od strony ulicy Smętka jest łatwiej. To jest po prawej stronie trylinka, która jest taka zniszczona i ona nie motywuje handlowców do tego, żeby tam ustawiać się ze swoimi towarami i z samochodami. W związku z tym planujemy przebudowę. Wpłynęły cztery oferty na to zadanie. Cena, właściwie to na razie zaczynamy od dokumentacji, więc cena na dokumentację 8750 to najniższa cena i 23500 najwyższa. Ostatecznie wyłoniona została oferta za 8750 zł i wykonawcą został Techniczny Zespół Usług Projektowych pana Piotra Ozorowskiego. Dodam jeszcze w tej sprawie, że został złożony wniosek o dofinansowanie zadania przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku w działaniu podstawowe usługi dla gospodarki i ludności miejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Program nazywa się Mój Rynek. Koszt całkowity tego zadania to 1 445 335 zł i 44 grosze. Dotacja, ewentualna dotacja, jeśli uda nam się wygrać ten konkurs, to będzie wynosiła 75% kosztów kwalifikowanych, czyli 885 979 zł, czyli mówiąc najprościej, dotacji około 900 tysięcy, koszt 1 500 000, około 1 500 000. Dalej, przebudowa przejścia kategorii E na przedłużeniu ulicy Wyzwolenia, czyli mówimy o tym, że nie chcemy likwidować przejścia przy ulicy Wyzwolenia, chcemy, żeby ono pozostało, a żeby pozostało, to musi spełnić wszystkie normy.
Tutaj wpłynęła tylko jedna oferta, mamy na myśli projektowanie, na razie projektowanie. Tylko jedna oferta, wykonawcą będzie Zakład Wielobranżowy i Projektowania Pawikar z Bydgoszczy. Cena oferty 57 810 zł brutto. Planowany termin wykonania, zawarcia umowy z wykonawcą 23 kwietnia. Termin wykonania opracowania to 6 miesięcy od podpisania umowy. Jeśli chodzi o realizację zadań, zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym Śródmieściu Giżycka, zaawansowanie sięga tutaj 90%. W tej chwili trwają prace związane z budową fontanny wraz z przyłączami, oświetleniem i nawierzchnią ciągów i nawierzchnią ciągów pieszych. I jeszcze tam w okolicach parku, dokładnie na cmentarzu zabytkowym przy parku, będziemy budować osuarium. Osuarium, czyli rodzaj kostniki, w której pochowamy wszystkie szczątki, które zostały wykopane w miejscu tutaj, gdzie będzie fontanna. Te szczątki będą pochowane w trumnach, to będą specjalne trumny i w najbliższym czasie rozpoczną się prace archeologiczne dla potrzeb budowy osuarium. Wykonawcą prac archeologicznych, tych badań, będzie ten sam archeolog, czyli Jerzy Marek Łapo z Węgorzewa. Ten sam, który odkrywał szczątki tutaj od strony ulicy Warszawskiej. Myślę, że po wykonaniu badań rozpoczniemy budowę osuarium i potem pochowamy wszystkie te odkryte szczątki i wreszcie znajdą one spokój na cmentarzu zabytkowym, na co zgodził się konserwator. I proszę Państwa, cały czas trwają przygotowania do 400-lecia miasta. Mamy bardzo dużo zadań, ponieważ te zadania łączą się z naszym projektem unijnym, który pozyskaliśmy na to, żeby sfinansować w dużej części obchody 400-lecia miasta. I muszę powiedzieć, że z jednej strony jest to bardzo dobra rzecz, że mamy sporą kwotę na obchody ze strony Unii Europejskiej, ale z drugiej strony mamy bardzo duże trudności, ponieważ są to zadania wymagające przetargów, a jeśli przetargi, to i czas, i procedury skomplikowane i tak dalej. Więc przy tych procedurach unijnych, postaramy się zrobić wszystko jak należy. Jutro na przykład będzie otwarcie ofert na zorganizowanie różnych przedsięwzięć 7 i 8 lipca. Bo tak jak wcześniej mówiłam, przypominam, główne uroczystości 26 maja, a 7-8 lipca to kolejna część uroczystości. Będzie jeszcze szereg różnych innych przedsięwzięć, o których powiem w komunikatach, ale już zapowiadam, że oczywiście 1 maja spotkamy się wszyscy przy Moście Obrotowym, a 26 kwietnia organizujemy bardzo ciekawe spotkanie dla najstarszych mieszkańców Giżycka, tych, którzy się tu urodzili przed rokiem 45, bądź też przybyli tutaj przed rokiem 45, bądź też przybyli w roku 45. Więcej tych, którzy przybyli po roku 45, czyli w 6 i dalej, na razie nie zapraszamy, bo na razie zapraszamy tych, którzy najdłużej tu przebywają. A później będziemy robić następne spotkania i jeśli będzie zainteresowanie, to będziemy zapraszać następnych. Pozyskaliśmy dokumenty, właściwie filmy z Polskiej Kroniki Filmowej o najstarszym Giżycku, więc myślę, że będzie to ciekawe spotkanie. Dziękuję.